13 dzień czerwca 2021 roku. Bielsko-Biała, stadion przy ulicy Startowej, Centrum Sportu Rekord. Przed nami mecz trzeciej ligi piłki nożnej, przedostatnia, 37 seria zmagań zawodników. Rekord Bielsko-Biała kontra Fotohigiena Błyskawica Gać. Mamy zestawienie na to spotkanie gości z Gacia, więc numer 1 w bramce Michał Bodys. Czwórka Ilia Radkiewicz, numer 5 Marcin Wdowiak. Szóstka to Michał Tylki, siódemka Maciej Matusik, ósemka Łukasz Orzechowski, trzynastka Michał Hawryło, czternastka Kacper Stachowski, numer 16 Wiktor Nachrebecki, numer 19 Kacper Piórecki i 99 Marcin Przybylski. Zawodnicy rezerwowi: Tymoteusz Seweryn, Jegor Tarnow, Przemysław Ujas, Filip Skórnica, Paweł Baj, Radosław Bąk, Mateusz Olkiewicz. Trenerem pan Marcin Koszerny. I rekord Bielsko-Biała. 99 w bramce Jakub Szumera, numer 5 Mateusz Madzia, numer 8 Seweryn Caputa, z 11 kapitan ekipy rekordzistów Mateusz Waliczek, numer 14 Szymon Wróblewski, 17 Daniel Iwanek, numer 20 Szczepan Mucha, numer 22 Mateusz Gaudyn, 25 Jan Ciućka, 26 Bartłomiej Twarkowski, 30 Konrad Kareta. Zawodnicy rezerwowi: Krzysztof Żertka, Dariusz Rudzki, Tomasz Nowak, Marek Sobik, Kamil Żołna, Marcin Czaicki, Szymon Byrtek. Taki zespół wybrał dzisiaj trener Dariusz Bruzek. Jak patrzymy na spotkania Fotohigien Gać w ostatnich potyczkach, no to bywało różnie, dwa zwycięstwa, dwa porażki i remis. I rozpoczynają zawodnicy, gości, którzy dzisiaj w zielonych strojach, rekord cały na biało. Widzimy i Seweryn Caputa, i Bartłomiej Twarkowski dzisiaj będą... Uwaga, bo Przybylski właśnie już pokazał, że w polu karnym on bardzo mocno szuka piłki, a piłka szuka jego, i w tej sytuacji na pewno mógł się ten skuteczny napastnik zachować nieco lepiej. Zgadza się, może też do tego wątku wrócimy po tej akcji Iwanka. Iwanek tak w swoim stylu, ci co go znają, to mogli się spodziewać, jak zakończy tę akcję, ale tym razem bez efektu. No, może wykonywać bardziej fazę dynamicznie na biegu, zamachu i... No i te podania będą adresowane celnie, a widzimy, że no, wykonanie tego z miejsca jest trudne w dzisiejszych warunkach. Oj! Popatrzmy, co tam się wydarzyło. Kareta. Prawą nogą niedokładnie. Teraz jest przestrzeń dla zespołu Fotohigieny. Rusza Przybylski, ale on lepiej czuje się w polu karnym, chociaż w dribblingu też dobrze, ależ uderzenie! Byłaby to przepiękna bramka Marcina Przybylskiego. Naprawdę świetna akcja napastnika, gość. No tak, i mamy wspomnianą zmianę. Tak jest, a więc będzie chyba szpaler, więc taka bardzo, bardzo fajna chwila. Opuszcza boisko. Kto? No właśnie. Tak, tak. Dwóch zawodników, a więc to Gaudyn, oni. Mateusz Gaudyn i Mateusz Waliczek. A więc już za moment, jeśli chodzi o Waliczka, cała kariera w barwach rekordu. Rodowity sezon po sezonie, od sezonu 2008-2009. W tym sezonie, no można powiedzieć, nieco mniej tych występów, natomiast no to jest na pewno też fajna osobowość, jeśli chodzi o szatnie. I no teraz żegnany brawami kapitan zespołu, ale także Mateusz Gaudyn kończy swoją przygodę z zespołem rekordu Bielsko-Biała. No tak, wejście było zdecydowanie lepsze, a teraz troszeczkę spokojniej, no ale jak to w powiedzeniu, podobno mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą. Otóż to. Liczymy na to w drugiej połowie. Świetnie teraz Mucha z Ciućką. Ci gracze naprawdę widać, że rozumieją się bez słów. A teraz trochę za długo, moim zdaniem. Ciućka prowadził tę piłkę, ale proszę, wyszedłbym na ignoranta, gdyby ta piłka wpadła do bramki. Tak, mogliśmy. Bo tak już się wydawało, że tutaj można było kilka razy do Wróblewskiego zagrywać, ale te strzały bardzo kośliwe. I coraz bliżej bramki Jan Ciućka. I w tym momencie kończy pierwszą część rywalizacji arbiter tego spotkania. Pan Łukasz Sowada zaprasza obie drużyny do szatni. Krótkie podsumowanie chyba zrobiliśmy przed chwilą. Dobry początek, później troszkę mniej tej dobrej gry. Tak, tak. Na pewno apet nam się wyostrzył i nie skończyliśmy jeszcze konsumować tego pojedynku. Wracamy na Stadion Rekordów w Bielsku-Białej. Wracamy do rywalizacji w ramach trzeciej ligi grupy trzeciej.
No, wrócił tata na boisko, więc myślę, że... Piłkarski tata dla wielu tych młodych talentów, Patrząc na skład rekordu dzisiaj, to faktycznie, oczywiście nie urażając Tomka, taki przysłowiowy tata dla nich. No, tak teoretycznie rocznik 85, nie wypominając nikomu wieku, to takim tatą mógłby być dla co najmniej kilku tych zawodników, których dzisiaj oglądamy na murawie. Strata, kolejna taka, Iwanka, rusza właśnie Przybylski. On będzie jednak szukał do grania, jest już szansa w polu karnym, no... Przybylski broni Szumera, jeszcze dobitka i znów Szumera, fantastyczna interwencja bramkarza rekordu, kapitalna teraz, kapitalna akcja, jeśli chodzi o gracza, gospodarz Pyrtek, Ciućka, odważnie, do Iwanka, Iwanek, to była dobra szansa, ale tutaj zablokowane to przez rywali. No mocno ryzykowali tutaj, mocno w swoim zachowaniu. No ale mamy stały fragment gry i co zrobi tata? No właśnie, teraz Tomasz Nowak ustawia piłkę w narożniku u boiska. 50. minuta, Tomasz Nowak, jest dośrodkowanie, strzał w poprzeczkę, jeszcze szansa, źle dołożył nogę Twarkowski, ale wcześniej fantastyczne to uderzenie Mateusza Madzi. Popatrzmy jeszcze raz, wyszedł bardzo mocno, bardzo dynamicznie na tę piłkę defensor rekordu Bielsko-Biała. Teraz przed szansą goście, Nachrebecki nie trafił w piłkę, zawodnik fotohigieny wychodzi z siebie, szkoleniowiec gości, popatrzmy jeszcze raz. No tutaj taka kontrola. No musi takie coś lepiej trafić, Łukasz Orzechowski. Wróblewski jest w 16, Twarkowski przekłada na lewą, kapitalna bramka Bartłomieja Twarkowskiego, świetnie to zrobił młody zawodnik rekordu. To chyba jego pierwsza bramka w trzeciej lidze, muszę sobie to jeszcze raz sprawdzić. Myślę, że nie musisz sprawdzać, to jest jego pierwsza bramka w trzeciej lidze. Tutaj jednak było czyściutko, Byrtek. Troszkę nabrało nam rumieńców to spotkanie, no bo wiemy, że goście muszą, gospodarze mogą i bardzo chcą, co pokazuje Iwanek sam, gol! Ale bramka! Daniel Iwanek! Stadiony świata. No w zasadzie wykonał w tej akcji wszystko to, co powinno się wykonać. Wygrał pojedynek 1-1. Zbyt biernie tutaj Ilia Radkiewicz, tak, no i uderzenie, właściwie zdjął pajęczynę. Bardzo dużo mądrości boiskowej, bardzo dużo takiego, powiedziałbym, ładnego grania, arystokratycznego nazwałbym to nawet. Popatrzmy, Szczepan Mucha, jest wrzutka, jest Ciućka z golem, cieszy się trener Dariusz Mruzek, no i świetnie to wykończył, napastnik rekordu Bielsko-Biała, 3-0, to były minuty, które wstrząsnęły. Tak, świetne zachowanie napastnika, tak, skontrował piłkę, długi róg i, no i oczywiście... A od kogo się zaczęło? Tak, właśnie od reżysera, od tutaj Szczepan Mucha też bardzo, bardzo ważne to dogranie, świetna wrzutka żołny, no ale tutaj to już była egzekucja, to trzeba kończyć, no i to jest właśnie napastnik. Tak, zgubił tutaj krycie, świetnie Janek Ciućka, no i co mu pozostało, no. Ale widzimy, że tutaj większość zawodników rekordu poczuła tutaj luz w graniu i fajnie teraz wyglądają w tej grze, po prostu bawią się piłką. Uderzenie z dystansu, gol! No co ten Iwanek dzisiaj wyprawia? Ale bramka Daniela Iwanka, że tak zrymujemy. Prawa noga, lewa noga, no znakomicie. Goście na kolanach, ale to było uderzenie. No myślę, że goście już są na deskach. No absolutnie, na kolanach byli. Po trzeciej bramce, a tutaj chyba już są na deskach. No. 4-0 w 63 minucie. Daniel Iwanek. Teraz jeszcze szansa. No pamiętajmy, rekord też chce mieć jak najwyższe miejsce w tabeli. To nie jest tak, że gra o nic, że gra tylko o Pro Junior System. Uwaga, uderzenie. Wypluwa piłkę Szumera. No i przyjmuje bramkę, bo dobra ta dobitka zawodnika fotohigieny Gacz. Czy to był zawodnik z numerem 13, tak? Dobrze widziałem, Michał Chawryło, chyba tak. Chyba tak, na tym. Też mam wrażenie, że już ma ten mecz w nogach. Troszkę Szczepan Mucha. Natomiast wiemy też, że tutaj każda minuta może być na wagę sporych pieniędzy dla rekordu. Oczywiście mówimy o Pro Junior System.
Właśnie nie, Mucha. Myślę, że jeszcze Szczepan, proszę do prawej. Bardzo. No właśnie, to jest dobre dogranie do Ciućki, Ciućka! Fenomenalne zagranie. 5-1, a więc znów Doppelpack, jakby powiedzieli Niemcy, w wykonaniu Jana Ciućki. Rozpoczął młodzieżowiec, skończył młodzieżowiec. Świetne zagranie Szczepana Muchy, wbiegnięcie znowu świetnie ofensywne, bodajże Kamila Żołny, tak, no i tutaj, no na pewno jeszcze pogramy. Tak jest. Oj. A to ciekawe. No to bardzo ciekawe, doliczył jedną minutę, no. Tak jak wspomniałem, coraz mocniej pada, wynik rozstrzygnięty. Tak naprawdę mieliśmy tu opad deszczu i grad bramek na stadionie przy ulicy Startowej. Rekord Bielsko-Biała wygrywa 5-1. Bartłomiej Twarkowski, Daniel Iwanek razy 2, Jan Ciućka razy 2, Michał Hawryło dał troszkę nadziei w fotohigienie błyskawicy Gadzia, ale niestety ten zespół żegna się z rozgrywkami trzeciej ligi.